Ja sam sobie nabiłem limo. Tak, była taka dziwna sytuacja. To musisz wjechać teraz takie pytanie, jak mocno bije Arek Wrzosek. Mocno. No, dwa ciosy i mam oko podbite. To dobrze, że nie mam możliwości, żeby samemu siebie kopnąć. Bo bym nie stał. Po takiej gali, no to już w ogóle wiele osób mogłoby powiedzieć, że nawet nie ma co się zastanawiać, kto będzie moim rywalem. No bo teraz mamy nie dość, że z Arturem podobny rekord, to Artur wygrywa już z zawodnikiem MMA i to takim pełnoprawnym, bo tak można nawet Puziana. Errol Stójkowicz na pewno by się chciał z Arturem napierdzielać, ale myślę, że Artur tutaj w tym przypadku po 10 sekundach idzie po nogi. Nie panikował, ale no też to, te ciosy, które zdawał Pudzian, no to ja bym nawet nie panikował. Cześć, witajcie, nazywam się Artur Mazur, a to jest program Klatka po Klatce, w którym podsumujemy to, co stało się w sobotę na PGE, Narodowym Gala XTB KSW Koloseum 2. Ze mną jeden z bohaterów tego wieczoru, Arek Wrzosek. Siemanko Arek, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękuję. Z okazji urodzin. No więc pytam, jak to jest obchodzić urodziny na stadionie przy 50 tysiącach fanów? No właśnie, szczerze przyznam, że ja naprawdę kompletnie zapomniałem tego dnia, że mam urodziny. Tak naprawdę więcej się działo wokół samej walki niż wokół tego, że kończę 31 lat i w ogóle, nie wiem, może ze 3 osoby mi złożyły życzenia wcześniej. Naprawdę był taki fokus na walce i ja totalnie o tym zapomniałem. Totalnie zapomniałem, że mam urodziny. Dopiero gdzieś poszliśmy, to już było tak naprawdę dzień po, bo już było po północy, 4 czerwca. To dopiero zacząłem te urodziny świętować. Długo potrwało świętowanie? Nie, tak klasycznie, do rana. I to takiego wczesnego. Jak to śpiewają, zobaczysz, jak przywita pięknie nas. Dokładnie, tak nas przywitał pięknie. Ale przywitali cię też pięknie na stadionie. Powiem tak, to 100 lat, które niosło się po tej arenie, to było coś nieprawdopodobnego, szczerze, zupełnie. Było. I tak mówię, no do mnie jeszcze dopiero dochodziło, że to już jest po walce, mam urodziny. To był bardzo fajny moment, tym bardziej, że jeszcze syna miałem na rękach i dużo tych emocji, dużo takich uczuć było. Jeszcze pamiętam, że podczas tego 100 lat on bardzo był zdezorientowany i starałem się, bardziej do niego mówiłem niż słuchałem. Ile lat ma syn? 2,7 miesięcy. Myślę, że nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Wiedział, ale bardzo kumaty. On wiedział już od ponad miesiąca, jak tylko bardzo często przyjeżdżam z nim koło Stadionu Narodowego i właśnie zawsze kojarzył miejsce, że tutaj tata będzie walczył. Bardzo dużo kojarzy, wiedział, co się dzieje od początku. Wiedział dzień wcześniej, że będzie szedł na galę. Także on ogarniał i bardzo dobrze się z tego, co wiem, to bawił podczas gali. Skakał, biegał, tańczył, ale jak po prostu wszedł do tej klatki, to go chyba mocno zdezorientowało. Sparaliżowało go. Słuchaj, ta klatka sparaliżowała nie takiego kozaka. No właśnie. A tak się zastanawiam, jak on reagował po tej gali, bo to musiało być ogromne przeżycie dla niego. To muszę się dowiedzieć od jego mamy, bo nie wiem dokładnie jeszcze. Ale jak wyszedł, to znowu cwaniakował, był szczęśliwy. Także to było, sparaliżowała go klatka, ale przed i po był zadowolony, szczęśliwy i się na pewno fajnie bawił. Bawili się też twoi kibice, te obrazki, kiedy świętujecie razem, niesamowite. Z tego co wiem, jeden z dziennikarzy postanowił to nagrać z bliska i ta radość, te uściski były tak mocne, że chyba jego żebra tego nie wytrzymały. No to, nie wiem, czy wiesz. No właśnie słyszałem to teraz przed wejściem do studia. Żeby zbliżać się w takie towarzystwo, trzeba się najpierw dobrze przygotować. Pewnie nie był przygotowany, jego organizm jest na tyle wytrzymały, ani mięśnie na tyle silne, żeby się pakować. Następnym razem pomyśli. Tak jest. Słuchaj, jak cię porównam do Przemka Salety, to się chyba nie obrazisz. Zależy, co masz tam zapisane jeszcze. Ale jak twojego rywala porównam do Marcina Neumana, to myślę, że tutaj już... W kontekście tego, posłuchaj, No tak, na pewno nie jest to technika, którą sobie wymarzyłem, marząc o tym, żeby wygrać przez poddanie walkę. Natomiast też znam moje, wiem jak się sam zachowałem podczas początków mojej przygody z zapasami, z grapplingiem i takie sytuacje, jak nie jesteś do nich przyzwyczajony i w nich obeznany, są mocno stresujące i mógł mieć błędne poczucie, że zaczyna się robić nieciekawie. Do tego też, tak przyznam też trochę na jego obronę, że naprawdę znalazł się w nieciekawej pozycji, bo jego głowa była mocno wciśnięta w siatkę. Z drugiej strony ja całym ciałem praktycznie się położyłem
łokciem na jego szyi, do tego jeszcze obijałem go drugim łokciem po żebrach. No, nie zazdrościłem mu tej pozycji. Najwidoczniej no, nie miał pomysłu, ani nie czuł na tyle się silny, żeby stamtąd się zerwać i zakończył walkę. No. A jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy Bohdan Stojka no, postanowił odklepać? Lekkie zdziwienie i takie nawet, kurde, nie mógł wytrzymać jeszcze parę sekund, bo zacząłem już się rozkręcać, bo już się od niego uwolniłem. Wiesz, niedoświadczony zawodnik znalazł się pierwszy raz w swoim życiu podczas walki w parterze, złapał mnie z całej siły i po prostu zaczął mnie trzymać. No, nie jest łatwo się z czegoś takiego wyrwać, jak ktoś się złapie z całej siły, zacznie do siebie przyciągać, no ale też taka osoba ma bardzo ograniczoną siłę, wytrzymałość i w takiej sytuacji. I no jedyne co to było, zostawało mi czekać, aż troszkę popuścił uchwyt, no bo tak się do mnie przykleił i myślę, że do każdego innego zawodnika, jakby się tak ktoś mocno przykleił, to by po prostu musiał chwilkę poczekać, żeby się odkleił. No ale bardziej starałem się tym łokciem, tym przedramieniem go od siebie odkleić i zacząć bić. No i podczas właśnie tych prób już się poddał. Też podczas tego odciągania mu tej głowy usłyszałem, że się po prostu dusi i że bardzo głośno oddycha. Docisnąłem lekko, no i zobaczyłem, że rzeczywiście się dusi. Miałeś okazję z Bohdanem porozmawiać po tym pojedynku? Dosłownie chwilę. Ja też bardzo długo wpadłem gdzieś w wir tych wywiadów, tego wszystkiego i bardzo długo tam się kręciłem. Ja po ponad godzinie po walce znalazłem się w okolicy szatni, dopiero jeszcze bez koszulki. Także nawet nie miałem, minąłem go ze dwa razy, przyjęliśmy sobie piątkę, wstępnie się umówiliśmy, że gdzieś tam może razem usiądziemy, ale no pewnie on już później się zawinął i ja, także nie miałem jeszcze okazji porozmawiać. Mhm, czyli jeszcze nie było, że tak powiem, mowy o przebiegu tej walki i dlaczego tak naprawdę zdecydował. Ale to nie musimy mówić, no, każdy się na pewno orientuje, też zero doświadczenia, jeśli chodzi o walki parterowe, no ja na szczęście w swojej pierwszej już duże zebrałem. I też miałem naprawdę ciężkie momenty i wiedziałem, że to jest po prostu, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo to nie jest tak tragicznie, jak się leży na plecach. Niedługo trwał ten pojedynek tak naprawdę i też niedługo przebiegał w stójce. I myślę, że jednak, że widok Arka Wrzoska obalającego już na początku walki, to mogło być zaskoczenie. Ale domyślam się, że to było od A do Z ułożony scenariusz na ten pojedynek, tak czy nie? Ale no nie miało to tak, jeśli chodzi, nie miało to się tak się rozłożyć w czasie. Aha. Bo przywrócenie rywala, trochę pomęczenie na ziemi, no to było, nie powiem, że w planie, ale to był nasz taki, byłem na to gotowy. Planem było to, żeby po prostu wyjść i się bić. Ja, to jest mój zawsze plan na walkę i on się nigdy nie zmieniał. Po prostu zacząć się bić i zobaczymy, co będzie dalej. No i ja tak naprawdę bardzo szybko go trafiłem, przestudiowałem już sobie to dziesiątki razy, no, dużo mi to czasu nie zajęło. Szybko go trafiłem gdzieś sierpowym, lewym i to go trochę otumaniło i potem wjechałem z jakąś serią ciosów i po prostu podczas tej serii ciosów zobaczyłem, że zostawił nogi. No i generalnie tak trenowaliśmy, że jak będzie moment, że będę go bił i zostawi nogi, to żeby je łapać. No a to się wydarzyło już po 20 sekundach walki, no to je złapałem. Ale fajnie, bo to mi to dużo pokazało, że już mam ten instynkt, bo ja w ogóle tego nie myślałem, nie planowałem i nie nastawiałem się, że będę obalał. Bardziej myślałem, że gdzieś wyjdę do drugiej, trzeciej rundy, trener mi powie w narożniku, słuchaj, pochodź trochę, zrób jakąś akcję i potem przewracaj, żeby zaznaczyć przewagę. I miałem gdzieś naprawdę bardzo głęboko z tyłu głowy to, żeby obalać. A jak widać, instynktownie poszedłem od razu po to. Nie zatrzymywałem się, bo też zawsze miałem taki problem, jak zaczynałem jakąś dłuższą akcję. Zatrzymywałem się, przestawałem bić i patrzyłem, co się będzie działo dalej. Na przykład z Sonkiem Saraną tak miałem, a tutaj wjechałem od razu po nogi. Czy Arek Wrzosek obalający to jest jasny sygnał dla twoich kolejnych rywali? Słuchajcie, ten parter w moich pojedynkach będzie, ale to nie będzie tylko defensywa z mojej strony, to będzie też ofensywa. Przyznam, że na sparingach przed walką dużo tego było i z mojej strony. Wiadomo, że przygotowałem się pod tą walkę, ale na tyle się fajnie w tym czułem, na tyle mi to dobrze szło i to od samego początku, że niewykluczone. Bo sparowałem też i z parterowcami typowymi podczas przygotowania tej walki, sam ich przewracałem. No już dalej, już nie wdając się w szczegóły, jak to wyglądało dalej, przewracałem, udawało mi się obalać. Także i nie bałem się tego, bo wiadomo, sparing to jest po to, żeby próbować. I myślę, że jest ok. Jak dołożymy do tego jeszcze jakieś fajne skończenia w parterze, to na pewno będę robił to częściej. No dobra, ale w jednym z wywiadów usłyszałem, nie wiem, czy przypadkiem nie u Mateusza Kaniowskiego, powiedziałeś, że to nie tylko są obalenia na sparingach, ale tobie już wychodzą proste poddania. No pod tą walkę robiliśmy po prostu, trener powiedział, no słuchaj, nie będziemy kombinować z poddaniami, ale
porobiliśmy dwa najprostsze, przewidywaliśmy, w jakich pozycjach będę się raczej znajdował po tym, patrząc po tym, jak idą mi sparingi. Będzie to prawdopodobnie albo to doprowadzę gdzieś do dosiadu, albo do pozycji bocznej. No to z bocznej i z dosiadu robiliśmy jakieś proste rzeczy i no i też podejrzewaliśmy, że będzie na pewno sytuacja, że rywa będzie gdzieś w żółwiu, będę go miał za pleców, żeby za pleców mu jakieś duszenie zapiąć. To też robiliśmy i to mi szło, naprawdę mi to szło i nawet mi się to podoba. Tak? No to słucham. To słucham w takim razie. Czy zdarzyło się, że ktoś odklepywał na sparingu gdzieś jakieś techniki kończące z twojej strony? Ogólnie, jeśli tak, to jakie? Ogólnie tak. Zdarzyło mi się. Balachę wyciągałem kolegą. No i takie duszenia za pleców klasyczne. To podczas sparingów, podczas sparingów to rzadko, bo na sparingach mam inne rzeczy, robię. Ale jak robimy jakieś zadaniówki czy coś, to tak, jak najbardziej. I ogarniam. Mogę powiedzieć, na pewno wirtuozem parteru prędko nie zostanę, ale ogarniam na tyle, żeby poddawać stójkowiczów. Bardzo ciekawe. A jeśli mowa o stójce, czy jakiś z ciosów doszedł do Bogdana Stojki, doszedł do twojej twarzy, czy jakiś odczułeś, bo nad prawym okiem widzimy tutaj i w ogóle w okolicach prawego oka widzimy taki dosyć duży ślad po walce. Tak, no nie, że Bogdan nie zdążył mnie, dwa razy mnie chyba gdzieś stuknął w głowę, jak leżeliśmy w parterze, ale to z drugiej strony. Ja sam sobie nabiłem limo. Tak, była taka dziwna sytuacja, przy siatce bardzo mało miejsca na ciosy. I trafiając... Część z nich lądowała chyba z tyłu głowy i na to zwracał sędzia, tak? To zacząłem go bić trochę z boku głowy. I moja głowa była bardzo blisko i bijąc jego, to jeszcze mam dużą pięść i tą kawałkiem pięści zahaczałem siebie. No i troszkę sobie podbiłem oko. Ale to jest, patrząc w kontekście tego, jak to wszystko wyglądało, jaki był finał, to spokojnie mogę to przeżyć. To musisz wjechać teraz takie pytanie, jak mocno bije Arek Wrzosek. Mocno. No dwa ciosy i mam oko podbite. To dobrze, że nie mam możliwości, żeby samemu siebie kopnąć. Bo bym nie wstał. Chyba byś nie chciał od siebie tego lewego haja przyjąć. Zdecydowanie. Przechodzimy do kolejnego wątku tej rozmowy. Future Champ, powiedział o tobie Alister Overeem, który gdzieś przechodził w trakcie wywiadu. Miło usłyszeć. Bawił się dobrze, jak widziałem, ale nie wiem, czy aż tak dużo wypił. No miło coś takiego usłyszeć z ust takiej legendy. Miło, bardzo miło i jest bardzo zaangażowany w moją przygodę z MMA. Natomiast no, wiem, że na pewno też trochę przesadza. Jest bardzo ogólnie miły i no, po prostu prawi mi bardzo często jakieś komplementy, ale też jak trenujemy, to nie ma oszczędzania. To szczęście mi się zdarza, tutaj trenerzy mnie oszczędzają, widać, że mnie tak poklepują po plecach, to tutaj z nim nie ma. On mnie nie traktuje zupełnie ulgowo, jak z nim robię. No może, nie wiem też, o co mu chodziło z tym czempem, czempem czego. No ale on widzi, że będzie dobrze. I tak jak z nim trenowałem, jak to moje walki przebiegają i on widzi, że będzie dobrze i mnie zapewnia. I też tak jak mówię, ile może, bo to jest naprawdę mega zajęty gościu w życiu, ale ile może, to zawsze się odezwie, pomoże, doradzi, czy przyjdzie na trening, jak jestem w Holandii. Żeby do tego pasa się dobić, to trzeba będzie jeszcze kilka przeszkód z tej drogi usunąć i tak się zastanawiam, czy masz jakiegoś wymarzonego rywala na celowniku teraz po zwycięstwie z Bogdanem Stojką. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć w szczególny sposób? Powiem szczerze, że nie, bo tak naprawdę mam rekord 3-0 i mogę dostać, jest po prostu za duży wachlarz tych przeciwników potencjalnych i jakbym gdzieś był bliżej pasa 10 zwycięstw, coś takiego, to wtedy jakieś zawężone by było poszukiwań, mógłbym sobie wybierać, ale teraz nie wiem, bo równie dobrze organizacja może mi ściągnąć kogoś z zagranicy, oczywiście już z rekordem MMA, równie dobrze mogę dostać kogoś z rankingu, równie dobrze może dojść do mojej walki, która się nie odbyła w styczniu. Jest dużo możliwości, myślę, na ten moment i to nie, na pewno nie tylko ja nie mam pomysłu. No, Wojsław Wyrsiewski, który przed chwilą na tym krześle tutaj siedział, zapowiedział, że no, nie wyklucza takiego scenariusza, że w kolejnym pojedynku to będzie już ktoś po prostu z rankingu wagi ciężkiej KSW. W kontekście tej gali nie powiem, że padały propozycje, ale przylatywały nazwiska właśnie z rankingu i też nie powiem, że bardziej powiem, że to organizacja jeszcze chciała się wstrzymać z tym.
To ja się czuję gotowy, patrząc naprawdę, jak mi te sparingi idą z zawodnikami MMA i to z takimi, którzy mają już naprawdę po paręnaście walk, to ja, jeśli chodzi o ranking, oczywiście z całym respektem do wszystkich, którzy się tam znajdują, to na pewno z paroma nazwiskami to bym mógł nawet wyjść dzisiaj do walki. Tak. Także no myśl, dlatego właśnie to pole, takie pole na przeciwnika będzie dość szerokie i też myślę, że organizacja no, będzie chciała, żeby to była też atrakcyjny rywal. Za każdym razem dla mnie, żebym dostawał atrakcyjnych rywali. Bardziej myślę, że to jeszcze ja muszę się zbudować w MMA. Myślę, że raczej budowanie młodych chłopaków na mnie to nie będzie dobry pomysł. I organizacja też nie będzie miała takich chęci. A co jeśli w grę wchodziłby Artur Szpilka? Mieliście się zmierzyć w styczniu, do tej walki nie doszło w wyniku kontuzji Artura. No, teraz Artur w glorii chwały po zwycięstwie nad Mariuszem Podzianowskim. Chciałbyś, bo z kolei Artur Szpilka powiedział tak dość wymownie, no pewnie dojdzie do tej walki, ale nie wiem czy teraz, czy za rok. No zabrzmiało to tak jakby troszeczkę chyba Artur w czasie chciał ten pojedynek odłożyć. Nie wiem, może się mylę. Wydaje mi się, że po takiej gali, no to już w ogóle wiele osób mogłoby powiedzieć, że nawet nie ma co się zastanawiać, kto będzie moim rywalem, no bo teraz mamy nie dość, że z Arturem podobny rekord, to Artur wygrywa już z zawodnikiem MMA i to takim pełnoprawnym, bo tak można nazwać Puziana, mimo no już wieku. I no i jesteśmy tak naprawdę w KSW praktycznie taki sam czas, no to w ogóle nawet by się nie było co zastanawiać teoretycznie. No ale w praktyce to widzisz, to jest inaczej, tu muszą się trzy strony zgodzić na taką walkę i to, że ja powiem i organizacja, to jeszcze musi się zgodzić trzecia strona i musi to się wszystkim opłacać, wiesz. Kolejną sprawą jest to, że też jakby się zapytał teraz Artura, z kim on ma się dalej bić, to on ma chyba większy problem niż ja z doborem przeciwnika i myślę, że ja jestem dla niego taką pewniejszą opcją niż on dla mnie, o. No bo on tak naprawdę, no totalnie już będzie miał, Artur jest bardzo dużym nazwiskiem, także on ma jeszcze węższe pole poszukiwań przeciwnika, rywala. Myślę, że no ja się łapię i myślę, że takich rywali jest niewiele, z którymi Artur mógłby jeszcze wyjść w tym roku do walki. No i druga sprawa, że mimo, że chciałbym teraz w końcu sobie tam opanować trochę moje zdrowotne historie, troszkę pojechać na wakacje i porządnie zacząć się z kolei do kolejnej walki przygotowywać, to jeszcze chciałbym, żeby ta walka się odbyła w tym roku. Czyli myślę, że tak koniec roku by było dobrze. To jest pół roku. Myślę, że w pół roku to ja bym wyszedł naprawdę w super dyspozycji, w super formie. Mam trochę takie problemy w brzuchu, że tak to ujmę, i je trochę sobie opanować, bo znowu przed walką mi dały znać. Znowu straciłem 4 kilo tydzień przed samą walką. Czyli nie udało się tego opanować? To było to samo, co ale to jest pech. Po prostu to jest totalny pech. Bo to nie wiem, chyba to jest jakąś bakterię po raz kolejny i po raz kolejny nie miesiąc przed walką, nie półtorej miesiąca, nawet nie dwa tygodnie, tylko 5 dni przed walką. I zleciało ze mnie naprawdę nawadnianie, kroplówki, elektrolity, to były u mnie do każdego posiłku popijane. No, to także miałem pecha, faktycznie nie miałem jest, pecha, nie ale jest. No mówię, no na ważeniu wychodziłem, to ważyłem 107,8 kg, a 3 dni wcześniej 110,5, także kurczę, znowu miałem pecha po prostu, jeśli o to chodzi, bo tak samo było przed walką z Tomasem Możnym tydzień i też ze mnie zleciało ze 4 kg, ale już teraz mam więcej czasu na ogarnięcie tego i już jestem po wszystkich badaniach i czekałem tak naprawdę tylko do walki, żeby zacząć się leczyć antybiotykami, bo no, przed walką nie mogłem. Jeśli mowa o Arturze, to Wojsław, wywoływany przeze mnie, rzucił jeszcze jedno nazwisko w kontekście jego rywala. I to jest twój sparring partner, Errol Zimmermann. Jak najbardziej. No, też mogłoby tak być. Inaczej, Errol to już w ogóle dla Errola nie ma przeciwników w organizacji. Myślę, że no, też by mogło być. Też by to mogła być niezła, fajna walka. Errol Stójkowicz na pewno by się chciał z Arturem napierdzielać, ale myślę, że Artur tutaj w tym przypadku po 10 sekundach idzie po nogi. Bo no, z Errolem nie byłoby dobrym pomysłem wchodzić w wymiany. Naprawdę, jest bardzo szczelna garda. Nawet jak jakiś czas przez nią przejdzie, to tam jest płytka metalowa w czole i jest bardzo wytrzymały na ból Errol. Tomek Sarara mu skasował nogę totalnie, a Errol dalej jeszcze skakał po tej klatce. Także dopiero później nie mógł chodzić. Także z Rolem myślę, że jedynym rozwiązaniem by było przewracać go. No właśnie, a nie ma co ukrywać, że Artur poczynił postęp, bo nawet jeśli dało się sprowadzić
umówmy się, w głupi sposób. Nawet jeśli Mariusz miał dosiad, no to on nie panikował w tej sytuacji. Co więcej, w klinczu prezentował się bardzo dobrze w tej drugiej rundzie. Ja się zastanawiam, czy ty byłeś zaskoczony przebiegiem pojedynku Pudziana ze Szpilką, czy nie? Tak, ale nie wynikiem, ale przebiegiem. Nie sądziłem, że Artur się na początku walki znajdzie w dosiadzie, nie sądzi, bo on tam... Właśnie ja tą walkę obejrzałem prawie w całości, nie widziałem początku. Oglądałem ją od momentu, aż Artur leżał na plecach, i z tego, a później już w domu nie oglądałem. Ruszył z kolanem. Tak, to mnie dziwiło. Bardziej myślałem, że Artur będzie po prostu na spokojnie chodził sobie wokół Pudziana i go rozpykiwał. Ale no nie spodziewałem się takiego przebiegu, nie spodziewałem się, że będzie całą rundę leżał na plecach. Myślałem, że nawet jak Pudzian by się znalazł na Arturze, to Artur gdzieś tam się wykręci. Nie panikował, ale no też to, te ciosy, które zdawał Pudzian, no to ja bym nawet nie panikował. Bo po prostu one gdzieś szły wszędzie, tylko nie w głowę Artura. I do tego, no co, no Artur krótsze wstał, później przerwa, wrócił i zrobił właśnie to, co powinien od początku, moim zdaniem. Bez skakania tymi kolanami, nie wiem, kto mu to poradził. Nie był to dobry pomysł. Nawet Mehmet Khalidow pozwalał sobie za kulisami na żarty z Artura właśnie z tej akcji. No ale jednak pracę domową, jeśli chodzi o klincz, trzeba przyznać, Artur odrobił i w tej drugiej rundzie prezentował się naprawdę, naprawdę fajnie, przyznaj. Tak, przyznaję. Przecież wiedział, co ma robić i tego wymaga się. Już myślę, że na takim etapie i myślę, że ode mnie też by każdy tego wymagał. Szkoda, że no dobra, no przy tej walce to się nie spodziewałem, że będę miał możliwości. Bardziej w drugą stronę. Bardziej ja bardzo dużo robiłem tego dociskania. Bardziej ja chciałem pokazać, że umiem. Nie sądziłem, że ja będę dociskany i będę musiał pokazywać, że umiem wychodzić z takiej sytuacji, a umiem i niedługo będzie weryfikacja. Czekamy na te weryfikacje. Jeszcze dwa wątki chciałem poruszyć w tej rozmowie. To był słodko-gorzki wieczór dla Unique Fight Club. No bo twoje zwycięstwo, ale porażka Radka Paczuskiego, który, jak to mówią, już był w ogródku, już witał się z gąską, ale ta gąska nazywała się Michał Materla i Michał po prostu wrócił jak w swoim stylu, z zaświatów. Jak gdzieś napisałem, że ta walka była jak cała kariera Michała. Pełna wzlotów, upadków, ostatecznie ręka w górze. Jak ty oceniasz to, co stało się w tym pojedynku? To jest właśnie taki sport, no. Ale właśnie za to się kocha ten sport. To jest piękne, no bo nudne by były walki, gdyby wychodził w faworyt, biłby całą walkę jednego gościa i albo by go na koniec nokautował, albo by go na początku nokautował, albo by wygrywał na punkty. I to było nudne, jakby wygrywali sami faworyci. Właśnie w taki sposób ludzie się wzbogacają na zakładach bukmacherskich. Właśnie w taki sposób no, są emocje. No, ja też dobrze o coś o tym wiem. I w jedną, i w drugą stronę, niestety. Także za to kochamy ten sport i każdy, myślę, że taką sytuację w życiu musi przeżyć. Ja swoją już przeżyłem dawno temu, na szczęście. Mam nadzieję, że to już była ostatnia. Radek nie kojarzy, żeby przeżył. Niestety, no, na takiej gali, to w najczarniejszych scenariuszach się nikt nie spodziewał. Jedyny plus tego jest taki, że został znokautowany z rąk Michała Materli. A myślę, że to jest żadna ujma przegrać z Michałem Materlą. Wręcz przeciwnie, nikt nie będzie pamiętał w ogóle tak naprawdę za parę lat, jak Radek będzie kiedyś mistrzem KSW, a pewnie będzie, że przegrał, w jaki sposób przegrał, gdzie przegrał, po prostu przegrał, a przegrałem z Michałem Materlą, to się nie liczy prawie, że. Także no, wyjść do klatki z Michałem Materlą, to już jest wielka rzecz. Co do przebiegu walki, tak jak wspomniałem wcześniej, piękno sportu tego i tyle. No Radek robił tak naprawdę od samego początku to, co powinien robić. Robił wszystko wzorowo, nie ma się do czego przyczepić. Popełnił taki dosłownie no minimalny błąd, że nawet kibice tego nie dostrzegą. Dostrzegą to osoby, które same trenują, same się biją i zobaczą, co Radek zrobił źle. Ale to był taki błąd, którego... To nie nazwę tego błędem. Przepraszam, błędem. To było bardziej na zasadzie... Nie wiem, no nawet nie wiem, jak to... Ja mogę to określić tak w tej finałowej... Przysnął na ułamek sekundy. No właśnie, jakby wszedł bez ciosu to w tej finałowej akcji. To tak wyglądało. Skrócił dystans do dystansu ciosu, a nie zadał ciosu i właśnie... To było to naprawdę... Nawet nie można nazwać tego błędem. To był taki mikrobłąd, no dosłownie... No, pomylił się o milimetr. I ten sport nie wybacza takich pomyłek milimetrowych. Ale no tak jak mówię, no... Sam przebieg walki, każdy widział, jak jest Radek.
Radek, no, plan był jasny, znokautować Michała Materlę i zabrakło naprawdę tam milimetra, żeby to zrobić. Absolutnie tak, no Michał był już, jak to mówi Andrzej Kostyra, jedną nogą nad grobem, a drugą na skórce od banana, bo to tak wyglądało, ale tym większy szacunek dla niego, no bo pokazał po raz kolejny, że jest wojownikiem. I jeszcze jedno pytanie dotyczące tej gali. To jest chyba obrazek, który nie tylko mi utkwi w pamięci najbardziej. Myślę, że wielu kibiców się też pod tym podpisze. No to, co zrobił Krzysiek Głowacki, to jest szok. Tak. Szok. Ja czegoś takiego, interesuję się tym sportem dosyć długo, a nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ciekawe, w jaki sposób trenować taką akcję. A wiesz, co jest najciekawsze? Ja rozmawiałem na ten temat z Krzyśkiem, rozmawiałem na ten temat z Piotrkiem Strusem i okazuje się, że oni to ćwiczyli. Że to nie jest coś, co było dziełem przypadku, co było gdzieś posunięciem, na zasadzie wykorzystam chwilę, tylko to było coś, co oni przerabiali. Ciekawe, to muszę zmienić trenera, bo może my coś źle robimy, bo mi trener z dosiadu w inny sposób każe się zrywać. Raczej nie bijemy z dosiadu, staramy się inaczej z tego wychodzić. Ale no jak działa, no to chyba trzeba zacząć, bo tak jak powiedziałem, no ciekawe, w jaki sposób się to trenuje, bo ja nigdy mi się nie zdarzyło w ogóle widzieć nawet, żeby ktoś miał taki pomysł uderzyć kogoś, wiadomo, bardziej to jakieś machnięcie ręką, odgonienie przeciwnika na ułamek sekundy, ale no Krzysiek uderzył po prostu techniczny, bokserski, bardzo mocny cios. Nawet jakby zobaczyć to w zwolnionym tempie, bo widziałem, to nawet z lekkim skrętem ciała, noga w powietrze tutaj na tak skontrował sobie. No wyglądało to naprawdę śmiesznie, znaczy nie, inaczej, nie śmiesznie. Wyglądało to, z plesu wyglądało to śmiesznie, ale no to było wszystko ale tak, to, jak powinno to wyglądać. To była kuriozalna sytuacja, bo Krzysiek, coś się Krzysiek opuścił brodę, odciągnął rękę i całym ciałem uderzył lewy sierpowy. No to coś niesamowitego, kuriozalna sytuacja. Takich knockoutów raczej dużo nie było. No nie był to pierwszy taki knockout, tak jak myślałem na początku, na świecie, ale raczej dużo takich knockoutów nie było i się nie zdarza. No i teraz trzeba się zastanowić. No ciekawe po prostu, czy to przeciwnik miał aż tak słabą szczękę, czy Krzysiek naprawdę tak mocno bije, że jest w stanie z pleców z taką siłę włożyć. Jak tak, to ja się to szacun. To szacun. To myślę, że z takim ciosem też nikt nie chciałby się spotkać. No bonus za to wpadnie. W twoim przypadku, jak już wiemy, tego bonusu nie będzie, bo za poddanie nie będzie, to już musisz wyjaśnić się z Wojsławem. Czyli widać, że tutaj organizacja nie trzyma się sztywno swoich ram. Wybierają sobie poddania, za które dają bonusy. Nie ma tak, że za każde poddanie podczas gali jest bonus. No, to jest informacja dla zawodników, tak? Czyli musisz wrócić do tego, co umiesz najlepiej. Oczywiście żartuję i chyba tak. Chyba to jest, trochę mi podcięli skrzydła, bo naprawdę chciałem się rozwijać w tej płaszczyźnie parterowej. Chciałem się czegoś uczyć, ale widzę, że nie ma sensu. Czyli po prostu zrywać się i bić, bo humor. Tylko za to będę dawać bonusy. Ale humor ci dopisuje. Mnie to zupełnie nie dziwi, gdybym ja przeżył takie urodziny jak ty. No gdybym. Miałem po prostu dobry wieczór. Nic mnie nie boli jeszcze. To jest istotne dla mnie, bo ja zawsze to świętowanie, to u mnie jest z nim różnie po walkach, bo najczęściej wygrywam swoje pojedynki, ale nie jestem w stanie po nich chodzić za bardzo. I to jest pierwsza walka na pewno od kilku lat, od pięciu co najmniej, że ja byłem w stanie spokojnie sobie iść na imprezkę, ale poza tym jeszcze będę w stanie jechać zaraz na wakacje, będę w stanie gdzieś wyjść, bo chociażby po ostatniej walce z Tomasem Możnym ja 2 tygodnie leżałem w domu i nie mogłem ruszać nogami. Także wiesz, także cieszę się, dlatego mam może taki dobry humor. Słuchaj, ja pamiętam, ty opuszczałeś halę na wózku, a Tomasz Możny ledwo dowlógł się, bo inaczej nie potrafię tego określić do szatni. Tomek też dochodził do siebie po tej walce, pamiętam, bo ja jestem z nim cały czas w stałym kontakcie, to on nieco dłużej nie trenował niż ja. Wydaje mi się, że ty miałeś po prostu plan z premedytacją. Skoro urodziny, to zostawiamy te fajerwerki z boku, żeby dało się poświętować. Też trener mi powiedział, posłuchaj, nie, czy skończysz walkę w pierwszej rundzie, czy w trzeciej pod koniec masz tą samą kasę, to nie lepiej przyjść na pół minuty do pracy i zarobić tą samą kasę? Chyba tak. Oczywiście. Pracujemy na akord, jak to się mówi. Tak jest. Miejsce na wakacje już wybrane? Kilka, powiedzmy. No bo jedziemy z ekipą właśnie z Hammer's Gym do Tajlandii. Jadę sobie jeszcze w lipcu na galę UFC do Londynu i jeszcze chcę pojechać już sobie samotnie po prostu już na moje takie wakacje bez żadnej ekipy do Japonii, bo zawsze o tym kierunku marzyłem, ale od dawna nie miałem czasu po prostu wyjechać na takie wakacje, bo ja przychodziłem, to też taką ulgę poczułem po tej gali, bo przechodziłem praktycznie z przygotowań w przygotowania przez ostatnie parę lat. Walka, kontuzja, przygotowania. Kontuzja może za duże słowo, ale
jakieś urazy. Walka, uraz przygotowania. I to tak szło. Także cieszę się, że teraz mogę sobie tydzień odpuścić i pojechać na wakacje. Cudowna sprawa. A ja powiem tyle, zasłużyłeś. Dziękuję bardzo. Arek Wrzosek był moim. Dzięki. I waszym gościem. Bardzo ci dziękuję, Arek, za wizytę w studiu. Artur Mazur, to był program Klatka po klatce.